To było spotkanie pełne magii, bajkowa noc bibliotek w miejskiej czytelni przyciągnęła dzieci i młodzież lubiącą książki. Baśniową przygodę naszpikowano atrakcjami. Był spektakl, escape room, magiczny kuferek, mega gra planszowa, balonowy zawrót głowy, gry i zabawy drużynowe i nie tylko. Malujemy bibliotekę albo misie się i mazakami malujemy albo farbkami. Rysuję planetę oraz auto z przyczepką. Podoba mi się to malowanie. Zaczynamy bajkową noc bibliotek, podczas której przygotowaliśmy przedstawienie dla dzieci Pan Twardowski. Również dzieci po spektaklu będą mogły wziąć udział w mega grze na zewnątrz, jak również będą mogły skorzystać ze stoiska młodego naukowca. Przygotowaliśmy też dla dzieci escape room i wiele ciekawych atrakcji plastycznych. Dzieci będą wykonywać wiele prac, będą tutaj z naszymi paniami wspólnie się bawić. Na zakończenie mamy dla dzieci bajkę, którą po prostu na końcu wyświetlimy dla wszystkich. Z biblioteki warto było wybrać się do pobliskiego Muzeum Regionalnego. Dzisiejsza noc muzeów tutaj w Dębicy będzie przebiegać w ten sposób, że prezentujemy wszystkie nasze wystawy stałe, jakie są, oraz prezentacja nowej wystawy Edward i Cecylia Raczyńscy i Polskie Morze. Wystawy, która będzie głównie, jej otwarcie będzie w lipcu, teraz zaś jest zwiastun tej wystawy, ponieważ ta wystawa jest jakby złożona z trzech różnych instytucji. No i to dopiero wszystko skulminuje się w lipcu. Zaś tutaj, jeżeli dzisiaj Państwo przyjdą, będą mieli jeszcze czas, to serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć, co się zmieniło. A zmieniła się i wystawa etnograficzna, zmieniła się wystawa przemysłowa, zmieniła się wystawa pokazująca Dębice w czasie II wojny światowej, no i bardzo zmieniła się wystawa Historia dębickiego garnizonu, gdzie możemy zobaczyć bardzo ciekawą kolekcję broni palnej, jaka ostatnio została przejęta tutaj przez nasze Dębickie Muzeum. Bajkową noc bibliotek w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy pod nazwą Bibliotekarz Bliżej Nas zorganizowano w ramach 19. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W baśniowej przygodzie wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 12 lat.